Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem. Mam nadzieję, że on wyjdzie, bo dzisiaj będziemy testować sobie bardzo, naprawdę bardzo tanie produkty. Chyba wszystkie pochodzą z Allegro. Ceny są naprawdę śmieszne. Maksymalnie może do 15 zł. Wydaje mi się, że paleta cieni była najdroższa, ale już nie pamiętam właśnie ceny. Między 10 a 15 zł, więc te kosmetyki będą naprawdę niesamowicie tanie, ale też z jednej strony się obawiam, jak one będą wyglądać na twarzy, czy nie wyjdzie ten makijaż źle. Dzisiaj się przekonamy, przetestujemy sobie naprawdę sporo produktów. No i co, nie przedłużam, zaczynamy. Mam produkt, którego tak naprawdę nigdy z żadnej marki nie miałam. Mam na myśli tutaj taki primer, ale w sprayu pod makijaż. Ja zazwyczaj używałam po prostu baz w kremie, coś takiego, natomiast w sprayu żadnego primera jeszcze nie miałam. I tutaj marka Technik. Opakowanie... Moi drodzy, 31 ml, bardzo dziwna pojemność z atomizerem. Psikamy, tutaj jest informacja 20-25 cm od twarzy. Okej. Okay. Powiem Wam, że wychodzi z tego opakowania taki strumień, ale nie jest to taka do końca mgiełka. Więc raczej takie punkty się robią na twarzy, więc trzeba, żeby zaaplikować ten produkt na całą twarz, trzeba po prostu więcej razy spsikać, tak jak ja to zrobiłam. Mogłaby tutaj być taka większa właśnie mgiełka. Taki troszeczkę chemiczny zapach, ale nie jest jakiś brzydki. Zobaczymy, jak makijaż będzie na tym primerze wyglądać. No i teraz podkład, którego też się obawiam, przede wszystkim ze względu na to, że na pewno kolor będzie dla mnie obecnie za jasnym. Jest to podkład Mineral Silk and Lift od marki Ingrid. Nawilżenie, wygładzenie, podkład mineralny. Ma utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia skóry, maskując jednocześnie niedoskonałości z lekką formułą, ma dawać naturalny efekt, jedwabiste wykończenie makijażu. Tutaj mamy w składzie magnez, witaminy z grupy B i F, miedź, które spowalnia procesy starzenia. No podkład po prostu, który ma robić bardzo wiele. Ja mam kolor porcelanowy. Okej, więc sprawdźmy, jak ten podkład będzie wyglądać. On mnie kosztował, nie wiem, 6-7 zł, coś koło tego. Stały w konsystencji. Całkiem ładny ten kolor. Myślę, że za jasny dla mnie, więc trochę się chyba bronzerem potem właśnie przyciemnię. Natomiast jest ładny beżowy. Bardzo mi się ten kolor podoba. Kolor, powiem Wam, dosyć jasny, ale beżowy. Nie wpada w róż. No powiem Wam, że mi się podoba. Ale nie jest na tyle też jasny, żeby jakoś dziwnie na mojej twarzy wyglądał. Więc myślę, że jak się troszeczkę przybrązowię, to naprawdę będzie super. Bardzo przyjemna jest ta konsystencja. Łatwo się go aplikuje. Kurczę, pierwsze wrażenie fajne. Zobaczymy, jak sobie poradzi z moim czołem, bo jak widzicie, obecnie wygląda źle. Nie wiem, chyba ostatnio za dużo czekolady zjadłam. I niestety, ale mnie wypryszczyło. Bardzo lekka formuła, powiem Wam. Mam wrażenie, jakbym po prostu aplikowała krem nawilżający. Muszę go sobie troszeczkę na rękę dołożyć. Ale naprawdę odrobinkę, odrobinkę. Podoba mi się jego konsystencja. Mimo, że jest stała, to nie jest tępy w nakładaniu. I teraz zobaczmy, jak sobie poradzi z czołem. Kurczę, no powiem Wam, że kryje całkiem spoko. Nie jest to krycie lekkie, powiedziałabym, że średnie. Zobaczymy, czy jak go dołożę, to przykryje jeszcze lepiej. Powiem Wam, że ten podkład zrobił na mnie pierwsze wrażenie niesamowicie dobre. Dokładam delikatną drugą warstwę tutaj na to, co jeszcze prześwituje. Ale zdecydowanie jest to krycie średnie. Nie do końca sobie radzi przy drugiej warstwie jeszcze, żeby przykryć moje pryszcze, ale jak widzicie, moje są naprawdę duże, takie ropne, zaczerwienione, więc tutaj naprawdę potrzeba by było czegoś mocniejszego. Natomiast ten podkład na co dzień, jeżeli macie jakieś delikatne wypryski, myślę, że Wam się sprawdzi fajnie, w sensie krycia. Zobaczymy, jak on będzie wychodzić po całym dniu na twarzy, czy się nie będzie ścierać, czy nie będzie ciemnieć, czy się nie będzie gdzieś ważyć, ale pierwsze wrażenie świetne. I ten kolor
Naprawdę nie jest źle. Myślałam, że będzie zdecydowanie taki biały, wręcz wiecie, taki kredowy, a jest naprawdę ładny. Teraz znowu marki Ingrid korektor Ideal Skin Concealer, więc pokładam teraz w tym korektorze też duże nadzieje. Mój kolorek 10, bo jest to ta sama marka właśnie co podkład. O, to jest dopiero jasne, dobra. Więc podkład super, natomiast z korektorem nie będę przesadzać, bo on jest bardzo jasny. Jeżeli jesteście bardzo dużymi bladziochami, jesteście jeszcze bledsze ode mnie, to to kolorek dla was. Nie wiem, czy dla mnie nie za jasny. Zaraz zobaczymy, jak on się wtopi z podkładem. No, jest bardzo jasny. No, myślę, że dla mnie obecnie przy tym podkładzie jest trochę za jasny. Natomiast całkiem ładnie kryje. Nie jest to całkowite krycie, takie bardzo mocne. Natomiast myślę, że kryje całkiem w porządku. Widzę, że mi się tutaj jakaś taka nierówność zrobiła. Dołożymy go sobie delikatnie. Całość makijażu utrwalę sobie znowu produktem marki Technic Soft Focus. Jest to puder niby transparentny. On jest w kolorze białym i trochę się obawiam, czy on nie będzie właśnie bielić twarzy. Przekonajmy się. Ładny puszek zabezpieczający tutaj, to jest na plus. Ja takich rzeczy nie używam, natomiast fajnie, że on tutaj jest, żeby w razie czego właśnie ten puder przykryć, szczególnie jeżeli gdzieś podróżujemy na przykład z nim. I tutaj jest naklejka, którą staram się szybko odkleić, chociaż nie wiem, jak mi to pójdzie, czy sobie nie połamie paznokci. Dobra, wysypuję sobie troszeczkę tego pudru na wieczko, ale niewiele. Zobaczymy, czy on będzie bielić. To mnie najbardziej zastanawia. Nie pokładam w nim jakichś bardzo dużych nadziei, ale może będzie ok. Powiem wam, że mi się ten puder też bardzo podoba. Wy możecie kolory trochę w kamerze widzieć jaśniejsze niż są w rzeczywistości, z tego względu, że siedzę przed lampą. I ona trochę niestety rozjaśnia, ale potem pokażę wam, jak to wygląda na żywo. Puder mam wrażenie, że bieli, ale bardzo delikatnie. Mam wrażenie, że bardzo się to nie rzuca w oczy. Jak dołożę sobie bronzer i w ogóle konturowanie twarzy, myślę, że ten efekt będzie niewidoczny, ale to się okaże za chwilkę. Nie nakładam na moje wypryski dodatkowo jeszcze korektora, bo chcę zobaczyć, jak podkład się będzie na właśnie wypryskach spisywać przez cały dzień. Zresztą zrobimy sobie porównanie, jak ten makijaż wygląda po kilku godzinach. Natomiast puder teraz widzę zdecydowanie, że mocniej bieli, więc wykonturuję sobie teraz twarz. Mam bronzer w kompakcie Matte All Day, jest to matowy bronzer od marki Hehan. Później róż Sensic Perfect Blush i to jest kolor 203 Romance, o. I znowu Sensic Strobe Lighting Powder, czyli po prostu puder rozświetlający w kolorze 201 Love. I te trzy produkty teraz sobie właśnie nałożę na twarz. Powiem wam, że wszystkie trzy produkty do konturowania twarzy naprawdę mnie niesamowicie zaskoczyły. Mają taką delikatną pigmentację, więc nie da się tymi produktami zrobić sobie plam. Bronzer, obawiałam się tego koloru najbardziej, natomiast wyszedł naprawdę bardzo ładnie na moich policzkach. Takie mam wrażenie, że tak się bardzo ładnie scalił też z pozostałymi produktami. Róż bardzo naturalny, delikatny, taki dziewczęcy po prostu właśnie naturalny kolor. Natomiast rozświetlacz to jest coś, co wydaje mi się będzie świetne na co dzień, bo to nie jest taki efekt tafli, to jest bardzo delikatne rozświetlenie. Może nie każdemu będzie się podobać, z tego względu, że jest naprawdę delikatne, natomiast jak dla mnie, myślę, że na co dzień bardzo takie ładne i wystarczające rozświetlenie. Mam nadzieję, że widzicie, jak ruszam głową, to rozświetlenie, więc produkty do konturowania jestem na tak. I to teraz jest produkt kolejny po podkładzie, którego się bardzo obawiam. Jest to kredka do brwi W7 Brow Master, kredka 3 w 1, która ma beznadziejny grzebyk. Ten grzebyk to jest po prostu jakaś porażka. I to jest kredka, która z jednej strony ma kolor, a z drugiej strony ma wosk właśnie do brwi.
I powiem Wam, że ja już robiłam sobie przed chwilą swatcha i ona jest taka troszeczkę jakby woskowa i nie wiem, jak ona będzie wychodzić na moich brwiach i poza tym się obawiam, że ona będzie bardzo, bardzo ciemna, więc pozwólcie, że ja w razie czego będę się posiłkować moimi ulubionymi dwoma kredkami z Catrice, które mam sprawdzone, bo boję się, że ta po prostu będzie za ciemna i że jest zbyt właśnie, jeszcze na dodatek w połączeniu z tym woskiem, zbyt kremowa, woskowa i że ona się po prostu nie utrzyma na moich brwiach cały dzień, więc no troszkę się obawiam, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Aplikacja nie jest taka zła, powiem Wam, że staram się bardzo delikatnie nią operować, bo kolor jest zdecydowanie dla mnie za ciemny, więc żeby tutaj sobie nie zrobić tragedii i nie musieć zmywać całych brwi, aplikuję ją bardzo delikatnie, natomiast to nie jest mój kolor. Ja już się czuję w tych brwiach tak dosyć niepewnie właśnie ze względu na to, że są za ciemne, natomiast dosyć ładnie się aplikuje, kiedy się naprawdę bardzo tak delikatnie muska brwi. Myślę, że całkiem nawet ładnie wygląda, ale teraz się obawiam właśnie dołożyć tej woskowej części. Czy to mi nie zepsuje tego efektu i mam wrażenie, że też trochę nierównomiernie jakby się nałożyła. Że w jednych miejscach jest jej więcej, a w drugich mniej. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Okej, chwila prawdy. Aplikuję ten wosk. Zobaczymy, czy to w ogóle ta idea tej kredki ma sens. Powiem Wam, że mam lusterko na tyle daleko, że nie widzę, czy moje brwi się jakoś bardziej błyszczą, czy że coś tu w ogóle ta kredka robi z moimi brwiami. Rozczeszmy i zobaczmy, czy się nie zacznie wszystko mazać. No powiem Wam, że nie jest źle. Pomijając ten ciemny kolor, to naprawdę nie jest źle. I to, że troszeczkę się aplikuje nierównomiernie, ale naprawdę nie wygląda tragicznie. Mam wrażenie, że jest całkiem w porządku, którą ja się częścią tu próbuję poczesać. Powiem Wam, że to jest taka kredka, na którą ja bym się nie zdecydowała w ogóle, bo za dużo trzeba się zastanawiać przy jej aplikacji, trzeba się skupiać na tym, żeby właśnie nie za mocno nacisnąć, żeby sobie właśnie nie zrobić zbyt ciemnych brwi, więc ja bym się w ogóle na nią nie zdecydowała. Na co dzień, jeżeli potrzebuję zrobić szybki makijaż, stawiam na produkty, które wiem, że mnie nie zawiodą, że będą wyglądać dobrze, a tutaj niestety trzeba się za bardzo pieścić i wiecie, męczyć. Ja cały czas próbuję tutaj rozczesać tą brew. Mam wrażenie, że mam w ogóle dwie inne brwi, że ta jest trochę jaśniejsza, ta jest ciemniejsza, więc nie. Dla mnie ta kredka zdecydowanie wymaga za dużo pracy. Jest zbyt właśnie taka woskowa, plus jeszcze jak nałożymy ten wosk, to w ogóle no już wydaje mi się, że nie wygląda to zbyt dobrze, że ona się za bardzo tak marzy, zbiera w jednych miejscach bardziej, w jednych mniej, więc nie. Ta kredka W7 zdecydowanie nie moja bajka. Teraz zrobię sobie jakiś szybki makijaż oka. Mamy tutaj paletę Mega Matte od Technique znowu i przetestujemy sobie właśnie te kolorki. Zrobię sobie naprawdę jakiś prosty, niesamowicie prosty makijaż z tego względu, że troszkę mi się spieszy, ale zobaczymy jak z pigmentacją tej palety. Nakładam teraz taki pośredni kolorek, o ten tutaj, widać go. Natomiast, no, szałowy nie jest. Powiem Wam, że nie podobają mi się w tej palecie jasne kolory. One są takie zbyt jakby kredowe, zbyt jasne. Tutaj jakieś zbyt żółte. Takie są po prostu te maty nijakie. Nałóżmy sobie coś, ale nie wiem, czy przypadkiem nie dołożę sobie tego rozświetlacza po prostu, żeby troszkę się błyszczało, żeby nie było tak właśnie po prostu żółto czy tam beżowo na tej powiece. Powiem Wam, paleta swoją pigmentacją nie powala. Po matach bym się spodziewała większej pigmentacji, natomiast tutaj no nie jest też tragicznie, natomiast ta paleta specjalna też nie jest.
Myślę, że ona się sprawdzi dla osób, które się dopiero uczą, które nie chcą właśnie zrobić sobie jakieś plamy. To są cienie tak średnio napigmentowane, więc myślę, że dla takich osób początkujących się sprawdzą. Natomiast jeżeli szukacie dobrze napigmentowanych matowych cieni, to tutaj niestety, ale jest słabo. Ciemny brąz jest niestety, ale słabo napigmentowany. Zobaczcie. Nie wygląda to dobrze. Dołożę sobie troszeczkę tego właśnie rozświetlacza dosłownie na środek powieki. Tak tylko palcem delikatnie wklepię sobie. O, bo jednak lubię, jak coś tam się na powiece błyszczy, że ten rozświetlacz jest bardzo delikatny, to też ten efekt będzie delikatny. Myślę, że będzie dobrze do tych lekko napigmentowanych cieni pasować. No powiem wam, paleta naprawdę jest taka, no nie chcę mówić, że słaba, ale niestety dobra ona nie jest. Słyszałam, że inne palety Technic są całkiem w porządku, natomiast to jest moja pierwsza i ta mnie niestety, ale nie powaliła na kolana. I teraz, kochani, powinnam nałożyć eyeliner. Mam tutaj My Secret Glam Specialist, natomiast ja już tego eyelinera używałam raz i on jest, powiem wam, tragiczny w ogóle. Tak jakby się jakieś grudki na nim zbierały, na tym pędzelku. Więc ja, żeby sobie już nie zepsuć tego, co mam, bo chcę wyjść. Zobaczcie, on jest w ogóle słabo napigmentowany, pokażę wam jeszcze raz. Więc ja już nie będę ryzykować, już wystarczy, że mam śmieszne brwi i słaby makijaż właśnie oczu, to już nie będę ryzykować. Więc pozwolicie, że dzisiaj sobie nie nałożę eyeliner, ale naprawdę jest słabo. Zobaczcie, jak ten kolor się rozmywa. Więc wytuszuję sobie rzęsy i nałożymy pomadkę. Tusz Technic Monster Lash z taką specyficzną szczoteczką. Tak ona wygląda. Tu ma takie odstające włoski na końcówce. Zobaczmy, czy będzie dawać rzeczywiście efekt jakiś genialny. Szczoteczka jest silikonowa. Taka, powiedziałabym, całkiem spora. W sensie jest dosyć długa. Więc uważajcie, żeby sobie nie dziabnąć też przypadkiem gdzieś w oko. Ja jestem mistrzem, naprawdę. Nie przepadam za silikonowymi szczotkami. Bo co się maluje, a się nie skoncentruje, to gdzieś się zawsze dziabnę w oko. Powiem wam, że pierwsza warstwa wygląda przeciętnie, bez szału. Przy drugiej warstwie już rzęsy wyglądają zdecydowanie lepiej. Bardzo ładnie ten tusz podniósł moje rzęsy, ładnie je rozczesał. Pamiętajcie też, że ja mam rzęs dużo, więc u mnie ten efekt będzie na pewno zdecydowanie lepszy niż u osób, które mają rzęs mało, są dosyć rzadkie. Powiem wam, że jest taki, no całkiem. Nie powala, ale myślę, że jak za taką cenę naprawdę fajny dał efekt. No i teraz pomadka. Dzisiaj Golden Rose, też za jakieś śmieszne pieniądze właśnie kupiona. Golden Rose Velvet Matte Lipstick w kolorze 27. To jest coś takiego. Ja już jej używałam i z tego co pamiętam, ona ma nieco inny kolor w opakowaniu, a inny na ustach. A, dosyć tempa w nakładaniu, powiem wam. To powinna być pomadka matowa, natomiast ja bym powiedziała, że to jest właśnie taki złamany mat, taka satyna, bo to nie jest 100% mat, ale podoba mi się to, jak ona wygląda. Jedyne, do czego się mogę doczepić, to to, że to nie jest niestety do końca mój kolor. On jest ładny, natomiast nie czuję się do końca komfortowo. No i to cały makijaż, powiem wam, że myślałam, że wyjdzie gorzej, nie jest tragicznie, pomijając moje brwi, z których z tego makijażu jestem najmniej zadowolona i moje cienie. No, tak jakbym nie miała w ogóle cieni. Widzę w ogóle, że one się delikatnie osypały, więc sobie omiotę jeszcze pędzlem. Jeśli chodzi o cienie matowe, to jest normalne, że one się osypują. Dobrej jakości będą się osypywać delikatniej, słabej jakości mocniej. Natomiast przy namatach jest to całkiem normalne. Bardzo mi się podoba podkład, naprawdę wygląda fajnie. Korektor wydawał mi się bardzo blady, natomiast teraz jak połączyłam wszystkie kosmetyki, na twarzy nie wybija się, więc wygląda naprawdę całkiem w porządku. Jestem zachwycona konturowaniem twarzy. Naprawdę produkty wyglądają niesamowicie naturalnie, bardzo ładnie. Podoba mi się też pomadka, całkiem ładnie wygląda. No i tusz do rzęs też myślę, że całkiem w porządku. Jedyny największy minus daje moim brwiom. I może delikatny minusik za to, że trochę mi prześwitują właśnie moje pryszcze na czole. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać przez cały dzień, więc ja się na chwilę wyłączam. Widzimy się za kilka godzin. Mam nadzieję, że z tego make-upu choć troszkę jeszcze pozostanie. Ocenimy sobie, jak te produkty wytrzymały przez cały dzień. Więc uciekam, widzimy się za kilka godzin.
Kochani, mamy prawie godzinę 19. Wracam do Was z podsumowaniem. Szybko opowiem, żeby nie przedłużać. Najgorzej moim zdaniem w całym tym makijażu wyglądają moje brwi, więc kredka W7 zdecydowanie nie moja bajka. Ja Wam nie polecam, bo trzeba jakby bardzo umiejętnie i delikatnie nią pracować, żeby sobie nie przerysować brwi, żeby one w miarę równomiernie na brwiach wyglądały, więc moje brwi mi się dzisiaj na przykład nie podobają. Za dużo było z nimi roboty, więc kredka na nie. Jestem też na nie, jeśli chodzi o paletę. Teraz mam wrażenie, że prawie w ogóle moich cieni na powiekach nie widać. Nałożyłam chyba 4. Raz, dwa, trzy, 4. I żaden z nich mnie nie powalił, więc paleta też nie moja bajka. Pomadka się zjadła, natomiast całkiem ładnie wyglądała i całkiem długo na ustach była, więc pomadka z Golden Rose wydaje mi się, że całkiem przyjemny produkt. Będzie Wam się odciskać na pewno na szklance przy piwie, ale myślę, że ta pomadka jako taki produkt na co dzień całkiem fajna. Przejdźmy do produktów, które mnie pozytywnie zaskoczyły. Bardzo zaskoczył mnie tusz, nic się z nim nie stało, nic się nie osypał. Daje taki naturalny efekt, ale myślę, że jak za taką cenę naprawdę warto na niego spojrzeć, warto go kupić. Efekt mi się podoba, rzęsy nie są posklejane, nie są sztywne, nic się właśnie nie osypuje, więc tusz naprawdę bardzo fajny. Korektor też całkiem w porządku, nic mi się nie pozbierał w załamaniach. Teraz ma sobie lusterko. Nic mi się nie pozbierał w załamaniach, jak niektóre niestety korektory droższe to robią u mnie. Więc wygląda fajnie. Trochę za jasny, wydaje mi się, że mógłby być dla mnie ciemniejszy, więc dziesiątka... Wow, leci. Więc dziesiątka dla osób zdecydowanie bledszych ode mnie, ale naprawdę korektor zrobił na mnie dobre wrażenie. Myślę też, że całkiem fajny jest puder, bo jak widzicie nie świecę się bardzo mocno. Więc jak na puder, naprawdę są tak niewielkie pieniążki, który tak naprawdę wygląda jak mąka ziemniaczana i nie spodziewałam się po nim cudu, to jest spoko. Troszkę bieli twarz, natomiast jeżeli nałożycie konturowanie, to myślę, że nie jest źle, że tego nie widać. Więc puder też zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Jestem bardzo zadowolona z konturowania twarzy. Wszystko na mojej twarzy zostało, czyli widać bez problemu rozświetlacz, widać róż do policzków i bardzo dobrze widać też bronzer, o, marki Hean. Więc konturowanie, naprawdę jestem zadowolona. Produkt, do którego nie jestem przekonana, bo nie wiem, czy coś zrobił, czyli ten primer. Makijaż, jeśli chodzi o podkład i w ogóle cała reszta, fajnie się trzyma. Ciężko mi go ocenić, więc też nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. Natomiast największe wrażenie, najlepsze zrobił na mnie podkład, bo podkład wygląda na mojej twarzy bardzo dobrze. Stara się troszeczkę z nosa, bardziej prześwitują mi moje pryszcze, natomiast moje suche policzki są nietknięte, delikatnie się tylko właśnie tutaj świecę. Na brodzie też wygląda całkiem w porządku. Nie powłacił mi w żadne moje zmarszczki, nigdzie się nie pozbierał, nie ściaskował się. Ten podkład, moi drodzy, tak mi się wydaje, że kosztuje około 6 zł. Naprawdę. I jak na podkład za taką cenę zrobił tak dobrą robotę, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Jestem w szoku i myślę, że się polubimy. Szczególnie jeżeli będę troszeczkę bledsza, bo on minimalnie się odcina. Widać, że jest jaśniejszy, natomiast nie podpada to bardzo. Więc na okres jesień-zima na pewno do niego wrócę i naprawdę zrobił bardzo dobre na mnie wrażenie. Mogę też jeszcze jedną uwagę do kredki dodać taką, że ten wosk niestety, ale nie utrzymał moich brwi. Tutaj po prostu końcówka moich brwi to się już w ogóle rozłazi. Niestety ten wosk ich nie utrwalił i no nie wyglądają dobrze moje brwi, więc dalej ten temat przemilczę, ale ten wosk niestety tej kredki nie robi nic specjalnego. No, więc to by było na tyle. Podsumowałam, mam wrażenie, że dosyć szybko i konkretnie. Dajcie znać, co sądzicie na temat tych produktów. Wydaje mi się, że są tanioszki, które naprawdę warto kupić, warto przetestować, warto zwrócić na nie uwagę, bo nie zawsze jest tak, że to, co tanie, musi być słabej jakości. Tutaj po niektórych produktach mogłyście się właśnie o tym przekonać, że tak nie jest. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście zapraszam serdecznie do kciukowania w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa, pa.